Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dosyć niestandardowy materiał na moim kanale. Dzisiaj sztuczna inteligencja wskaże nam konkretnego dżunglera, którym będziemy grali następnego rankę dzika oraz po co go będziemy budować. Także na podstawie tego pytania nie wiem czego się spodziewać i zobaczymy co bot nam tutaj podpowie. Także let's go! Będziemy grali widzowie kotka, a pytanie po co będziemy grali, o tym dowiemy się za chwilę. Potkę wiadomo, natomiast po ukończeniu dżungli temu może budować Sheena, Iceborne Gauntleta lub Hextecha. To wybierzemy Hextech Alternatora. Pierwsze, które tutaj się nasuwają, to Merki, czyli Merkury. Hextech Alternator to załóżmy, że to jest ten item mityczny, czyli Protobelt. Składamy Morello, składamy Rabadona. Potem możemy złożyć Lichbane'a i nasz Ortufa na samym końcu. Także mamy builda, lecimy do odcinka. Sponsorem materiału jest firma Eneba. Eneba oferuje szeroki wybór gier, w którym znajdziesz najnowsze premiery, jak i wieloletnie klasyki. Dzięki bogatej ofercie produktów podzielonej na odpowiednie kategorie, na pewno znajdziesz coś dla siebie. Ponadto, serwis Eneba to nie tylko gry, ale także kody z dodatkami, abonamenty do różnych usług gamingowych i wiele więcej. Serwis oferuje konkurencyjne ceny oraz częste promocje, dzięki którym zakup gier będzie dla Ciebie jeszcze bardziej opłacalny. Wszystkie te czynniki sprawiają, że Eneba to idealne miejsce dla każdego, kto ceni sobie wygodę, konkurencyjne ceny, a co najważniejsze szeroki wybór. Jeśli jesteś fanem gier i szukasz platformy, która oferuje najlepsze rozwiązanie dla graczy, kliknij w linka znajdującego się w opisie i zacznij cieszyć się najlepszymi grami na rynku już dziś. Eneba, najszybciej rozwijająca się platforma handlowa dla graczy. Dobra, jesteśmy w rozgrywce. Czy mamy tutaj ten secik, który sobie zasugerowaliśmy? Tak, jak najbardziej. Także dzisiaj będziemy grali pod to zestawienie. Ty, czekajcie, jest remake? Nie. Dostałem informację, że możemy zremake'ować, a nasza w ogóle Ilaju poszła z tę alejkę. Ciekawe. Na początku tradycyjnie wolałbym W, ze względu na efekt AOE obrażeń i szybkiego przeskakiwania przez jakieś tam ścianki, czy chociażby kajtowanie kampów. Natomiast z drugiej strony pamiętajmy, że zaczęliśmy od Blue Sightu, więc lepiej po prostu wziąć E, żeby rozszarpać wrogów. Na Aramie zawsze polecam grać Dark Harvesta na wszystkim, ale Aram to jest zupełnie co innego, wiesz? Ogólnie Aramka się gra tylko na jednej alejki i tam strategią jest tylko nawalanie siebie nawzajem po ryju. I to nieważne, czy złożysz kometę, czy Dark Harvesta, czy cokolwiek innego. Postacie, bo niestandardowe buildy też są skuteczne. Natomiast na rankedach takiego Olafika, no ja bym się bał wybierać, zwłaszcza na AD Carry, gdzie ktoś może cię wykajtować, ale różnie bywa, tak? Mety są różne, Liga Legend się zmienia wraz z biegiem czasu. Spół kierujemy sobie na spokojnie, widzieliśmy, że Szako już gdzieś tam zmierzył, ale raczej nie musimy się tym przejmować. W ogóle jakie są wasze odczucia po zmianach tego całego expa w dżungli? Bo ostatnio odkryłem, że nie potrzebujemy wszystkich dosłownie kampów, w sensie zrealizowania wszystkiego od stóp do głów, żeby mieć faktycznie czwarty level, tylko widzicie, mamy czwarty level i mały zakamarek levela piątego. Natomiast jakie są wasze odczucia odnośnie tego wszystkiego? Bo moje są takie, że w dzisiejszych czasach nie opłaca się totalnie gankować. Wystarczy tylko dofarmić się do jakiegoś piątego, szóstego poziomu i dopiero potem zaczynać robić jakieś drake i jakąś presję na mapie. Kiedyś było tak, że trzeci level gank, jakiś tam czwarty level, dopiero walki o żuki na śmierć i życie, a teraz no naprawdę League of Legends, wytwórcy gry sami stwierdzają, hej, nie opłaca się totalnie w ogóle nic robić, opłaca się tylko farmić, wychodzić ze swojej strefy komfortu i czerpać radość z życia, że w lejcie coś zrobisz. Siemano, kurde, nie zabiję go, szkoda. Możemy nawet jeszcze jedną Jidę wypuścić, zobaczymy czy go uda się, o właśnie, trafić, także spoko. I spróbujemy go jeszcze tutaj, może nie zdejwować, ale mega jeszcze mocno pobijać z tej Jidy. Prawdopodobnie gościu się teraz będzie wycofywać, także my przeskakujemy sobie przez ściankę. On jest gdzieś tutaj, klikamy Q i mamy fraga. Nie, nie mamy fraga, ale przynajmniej go zestopowaliśmy. Kto wie, jeżeli Illaoi tego nie przepcha? Okej. Okay. Chciałem powiedzieć, że jeżeli Illaoi by to przepchała, to bylibyśmy w stanie go łatwo porobić. Ale że to się nie udało, to chociaż Szako w gratisie zyskaliśmy. Oj, oj, oj. Cyk. No dobra. Szako nam dał donate'a, w takim razie to trzeba korzystać z życia. No i niestety już skorzystaliśmy na tyle, że oddaliśmy shutdowna. My na początku mieliśmy składać tak, Rocket Belta, to od razu leci w nasze łapska i od razu złożymy obuwie. Naszym zadaniem jest zdobywać bardzo szybko fragi na swoją korzyść, albo na korzyść naszej drużyny. Jak zwał, tak zwał, ale lepiej na naszą, żeby kierować. No i od razu skontrujemy tutaj wszelkie stuny przeciwników. No tutaj stunów co prawda nie posiadałem zbyt dużo.
bo jedynie Shaco ma ten swój, swoją pułapeczkę czy tą pacynkę. Natomiast zawsze to jest w małym stopniu skontrowanie przeciwnika, tak? Dobra, Shaco to możemy w sumie wyeliminować, powiedziałbym. Nie wiem, nie mam pojęcia, jakim cudem ja go trafiłem, ale grunt, żebyśmy go poobijali jak tylko się da i weszli powoli do jego side'u. O! Bardzik, bardzik, bardzik. Uj, uj, uj. Dobra, dodge. Ja nie mam pojęcia, jakim cudem gościu w to wpadł, ale jestem pod wrażeniem, nie? Jestem pod wrażeniem, jak stąd ta Dianka miała zasięg aż dotąd. Dobra, co możemy tu zrobić na bocie? W sumie niewiele. Wszako możliwe, że się będzie wycofywać, natomiast możemy obserwować jego ruchy gdzieś tam kątem oka. Ciekaw jestem, czy gościu się wycofa, czy będzie próbować tutaj zastopować tego Drake'a. Trochę incik poleciał? Troszeczkę tak, ale pamiętajmy o tym, że nikt nie jest perfekcyjny. Zawsze zdarzy się jakaś intująca akcja. Ja się trochę nie wstydzę tego dodawać, bo wiadomo, wszyscy jesteśmy ludźmi i o błędy strasznie łatwo. Patrząc na całokształt naszego bohatera Ashako, to powiem tak. Wystarczy, że będziemy siedzieć tak przez dobre 10 minut w dżungli. Wyfarmimy się, zdobędziemy przewagę dwóch poziomów i będziemy mogli kierować. To jest chyba to, co twórcy gry chcieli stworzyć w tym patchu, czyli farmiące się postacie do typowo late game'u. Może gank na Diance, może gank na Diance się uda, widzowie. Może jednak coś? Jhida trafiona. Ale nie doskoczymy do niej, niestety. Dobra, Shaco jest tutaj, spoko. Czy my możemy dive'ować? O, dive'owanie Barda i Olafa to jest strasznie ryzykowne. Pobijać ich można, ale czy zrobić coś więcej? No, raczej mi się nie wydaje. O, chłosz ty w życiu. Dobra. Ja tankuję, ale całe szczęście się udało zabić nawet i dwie osoby. A śmieliście się z mojej Jhidy, widzowie. No zobaczcie to. Jaki progres teraz. Jeszcze powinniśmy temu Shaco uciec albo obrócić to na naszą korzyść. Patrzcie, teraz go oznaczymy. Będziemy wiedzieć, co gościu ma zamiar zrobić. Wycofamy się na szybkości. On kliknął teraz niewidzialność. Dobra, okej, nieważne. Jezus Maria, no. Janko już trzeci raz mnie wyłapuje w tym meczu. Ja gram z kolegą duobota na rankedach, Veigar Threshek i oddaję. Swoją drogą to jestem całkiem dobrym threshem, co jest dla mnie dziwne, bo 200 leveli na dżungli grałem. Levele nie mają znaczenia. To jest taka sucha statystyka, na którą wiele osób, zauważyłem, spogląda, ale to jest nic. Wiecie, nie macie idealnego dowodu, że osoba, która ma 500 level, zdominuje przeciwnika, który ma jakiś 30. Bo może być to nafarmione na takich haramkach, może być to wykupione konto, albo inne takie rzeczy. To jest taki stereotyp, który powinno się łamać. Bo level, jaki ma Estria, to jest tylko nabita sucha statystyka, która nie wpływa bezpośrednio na to, jak pójdzie danej osobie w meczu. Ktoś może mieć nawet 2 miliony punktów i to z tego. Nic nie osiągnie w meczu, bo zostanie stąpa, nie wiem, zostanie zaorany, ma zły dzionek i tak dalej, i tak dalej. No i co wam mogę powiedzieć więcej? Nie wzorujcie się nigdy maestrią, bo to jest kompletnie bez sensu. I chyba straciliśmy Drake'a, bo... No właśnie. Jezus, już chciałem powiedzieć, że straciliśmy Drake'a, ale na szczęście Jinxana to zabrała z tego zwu. Siema, jak tam weekendzik minął? A akurat wybornie. Tak się składa, że byłem w Szczecinie i się z niego powróciło. Byłem na meczu Pogoni Szczecin, która grała z Koroną. Tak oficjalnie nigdy tam na stadionie nie byłem. Raz grałem, ale to za dzieciaka na tym jeszcze starym stadionie, który nie dostał chyba dofinansowania w sprawie budowy. I fajnie się bawiłem. Fakt faktem było 0-0. Ta była jedna bramka, ale niestety nieuznana. Natomiast bawiłem się przednio. Było zabawnie pod względem tego, co kibice przygotowali, jak to wyglądało później, jak to wyglądało w kwestii tego. Kibiców, którzy tam też śpiewali, nowe piosenki się poznało, wiele takich rzeczy. Także ja jestem zadowolony. I zajebioza, bo padłem bez powodu, bo się zagadałem. Dobra, następny item, jaki sobie zakupimy, to Morello. Morello nie wiem, czy będzie aż tak użyteczne w ich drużynkę, bo to tylko Olaf w sumie się będzie healować wraz z Yorickiem. Natomiast dla damage'a, na w sumie troszkę skontrowania przeciwnika, też jest całkiem spoko. Morello na pewno ja bym nie wybrał, ale że challenge jest challenge'em, to trzeba go wykonać. Dobra, Shaco jest tutaj, spoko. My na tym Shaco trochę dominujemy CS sikami, jak i fragami.
Tak, trochę więcej oddaliśmy golda niż zyskaliśmy, natomiast z drugiej strony, czy my się tym przejmujemy? Raczej nie powinniśmy. Siema, jaki challenge'ik? Tego builda, którego tutaj widzisz w item secie, wymyślił nam bot. On mi zasugerował tego oto builda, trochę ze starymi nazwami, ale jednak zasugerował. No i sobie go dzisiaj testujemy. Taki kontencik, który był kiedyś trendem na TikToku, można sobie też to jakoś wypróbować i w jakoś te trendy też skoczyć, bo dosyć dawno tego nie robiłem. I zabójczo fajna mechanika. Kliknięcie W po fleszyku, cudowna sprawa. Ja na tym weekendzie czułem się jak na wakacjach. No, dzisiaj akurat ładna pogoda była w trakcie tego weekendu. Także może dlatego czułeś taki vibe wakacyjny. Jest Janka. Jezus. Dobra, całe szczęście się udało ją zabić. Już widziałem widzowie napis, że ona mnie zabija. Natomiast całe szczęście udało się tutaj ją jeszcze zdominować. Szako gdzieś jest chyba nieopodal, bo skoro zabiliśmy pacynę, no właśnie, to możemy teraz zabić prawdziwego Szako. Tylko teraz pytanie, czy uda się go zabić, czy gościu będzie się mnie zbejtować. W 100% gdzieś gościu będzie się przemieszczał za pomocą tej niewidki, ale nie mam pojęcia gdzie. Dobra, naszego towarzysza żeśmy wystakowali, co bardzo fajnie podkręci naszą mobilność bohaterki. No i tą Diankę będziemy mogli jakoś fajnie penetrować. No na początku wydaje się, że ta Nidalka nic nie robi z tym buildem. Natomiast jak nagle trafi się Jhde za jakieś 700 przeciwnika, no to przeciwnik zaczyna się składać w pół. No, trochę szkoda, że nikogo się nie dało tam trafić, ale jak wygrywamy już terenem, wygrywamy kampami, no to powoli biegniemy do sukcesu, czyli do zdobycia przeciwnego Nexusa. Co tutaj jest ciekawego? Jest coś? Pyk. Jak na ten moment, kiedy posiadamy niecałe 200 AP, to uznaję to za dobry damage. O, he, siemano. Ojojoj. Nie wiem, czy mogę go tak gonić. No, w sumie ryzyko było, że ktoś mnie tutaj zabije, ale kto nie ryzykuje, nie pije szampana, tak? Jak tam kursik? Kursik ma się idealnie. Za miesiąc będzie premiera. Tak się składa, że domykam temat ostatnich poradników. Zostało mi tylko przedstawienie dwóch stron z runami plus jeszcze dwóch schematów, czyli ustawienia całego konta Ligi Legend plus jeszcze chyba z tego co się orientuję, jak wybrać main bohatera, czym się wzorować, czym tam się kierować i będziemy mieli komplet wszystkiego. Pozostaje mi potem tylko stworzyć trailer całego kursu. No i mamy to, widzowie. Moje roczne, że tak powiem, działania w końcu wejdą w życie i się czuję mega usatysfakcjonowany i podniecony. Dlaczego? No bo skoro pracujesz nad czymś tak długo, no to to musi być dobre. Jaki kursik, bo mnie nie było na transmisjach? Od roku pracuję nad kursem Pro Mario dotyczącym postaw Ligi Legend, czyli jak gankować, jak inwejdować, na co zwracać uwagę, jak wygrywać klasze. Nie wiem, ustawienia Ligi Legend, jak poprawnie ustawić konto, aby, nie wiem, nie mieć smartcastów albo żeby mieć zasięgi takie po naciśnięciu myszki. Wiele takich rzeczy omawiam. Kurs akurat będzie kosztować, wydaje mi się, że stówę. Natomiast będzie trochę przeceniony przez ten pierwszy tydzień albo miesiąc. Więc jak ktoś będzie chciał wziąć sobie takie coś, to zapraszam serdecznie. Kurs jest przedstawiony w taki sposób, żeby wam wyjaśnić wszystkie schematy dotyczące podstaw Ligi Legend, ale zarazem, żeby to nie kosztowało, nie wiem, 200-300 zł, tak jak w przypadku innych kursów, tylko by faktycznie skupić się na jednym konkretnym temacie i potem to wszystko. Czekajcie chwilę, bo widzę, że tutaj jest jakaś niezła zadyma. Kurs jest przedstawiony w taki sposób, aby wam przedstawić tematy, ale żeby to nie trwało tak długo. Bo jeżeli mówimy tutaj o jakichś godzinach coachów i tak dalej, no to nie dość, że dużo pieniędzy zabulicie, to jeszcze niczego się nie dowiecie, no bo 70% waszych informacji nowo otrzymanych w mózgu, no to jest zapominane, tak? No mi to mówi tak z angielskiego tłumaczenia, o co chodzi, ale boję się, że to jakoś inaczej powinno być rozumiane. Zabiłem go? Lol. Ty, ja mam 4K, widzowie, a wy nic nie mówicie. Dobra, to szybko po tym kanonie się wycofamy do bazy. Kupimy sobie całe Morello i polecimy od razu w Rabadona. Nie ma sensu tutaj przedłużać. Siemano, słyszałeś o tym turnieju z Digi dla szkół? Nie, nie słyszałem, Damshot. Przez Acera chyba jest organizowany taki turniej? No i spoko. Dlaczego? No bo ludzie mogą się sprawdzić, mogą sobie potestować, a kto wie, czy jakiś młody talent nie zostanie od tego wyszukany. Także spoko.
fajna inicjatywa. To szczerze mówiąc, jak ja bym rzucał wszystko na jedną kartę i grał pod moją Jinxanę, to też byłoby spoko, nie? Bo pamiętajmy, że Jinxanka... No teraz jest tak na żarta, że jak ja jej kliknę heala, to patrzcie, klik, attack speed od razu zwiększony, a ona tylko tyra każdego za pomocą swoich autosów. Spuszczujemy tutaj na szybkości inhibitor i kto wie, czy nie warto się wycofywać do bazy. Fajnie by było w sumie, bo z tym Rabadonem można byłoby jeszcze troszeczkę pograć albo porzucać tych dzidek. Gram z ziomkiem po 3 godziny, nie możemy wyjść z brąza, ale kierujemy całą gierkę. No to słuchaj, jeżeli byście kierowali, to byście nie przegrywali, tak? Zamysł jest prosty. Na początku kraj tak zwanie babysitują swojego ziomka. Gankujesz mu cały czas i starasz się pod niego grać z heraldami. Potem jeżeli otworzycie alejkę, biegacie razem po mapie i tworzycie presję. Nie ma sensu stać jako nafitowana jednostka i tylko farmić, bo i twoja drużyna przegrywa, no bo wy z reguły macie fragi. No to też nie ma sensu, bo jeżeli farmisz na otwartej alejce, to przeciwnicy mają większe szanse na comeback. Dlatego biegajcie razem po mapie, róbcie presję w formie wizji czy jakichś innych takich rzeczy. I może być to skuteczna taktyka. Też zależy, jakimi bohaterami gracie, no bo jeżeli jest to jakiś Kasadin z, nie wiem, jakimś kartusikiem, który gra do late'a, no to 3/4 meczu to tak naprawdę nic nie robicie. Natomiast jeżeli gracie early game'owymi bohaterami, albo takimi postaciami, które świetnie się odnajdują w środkowych etapach gry, jak Eliska, właśnie taka Nidalka, no to presję możesz wykonywać od samego początku i fajnie się odnajdujecie potem. Co? Myślałem, że Cassiopeia faktycznie to robiła. Okazuje się, że ona to stiluje. A propos młodych talentów, chodziłem do gimnazjum z Leku i on bardzo często lewał lekcje kosztem gry. Nauczyciel mówi mu, że nic nie osiągnie, a teraz jest prosem. I pomyślę, że teraz Tomasz Kozik jest u mnie na czacie i mówi mi taką historię. Czy to nawiązuje do tego, że ja będę e-sportowcem? Nie wiem, może. Dobra, Jinxana, klikaj, klikaj, klikaj. A jak w sumie Dianka tutaj już... Jak Dianka nie zabija naszej Jinxanki, to już raczej powinniśmy to wygrać bez kłopotu. No to widzicie, widzowie, no chat GPT też generalnie stworzy wam builda, który jest skuteczny. No i czuję się jakoś zadowolony z tego, jak to wygląda, czy jak to się prezentuje. Tak, widzowie, chciałem zestilować, ale się niestety nie udało. Także łącznie ze statystykami 11-4-3 chyba zakończymy to spotkanie. Nie dziwcie się, że gry jako Nidalka kończą się tak szybko, no bo jeżeli dominujecie, no to albo dominujecie, albo jesteście dominowani, tak? Dlatego nie ma co się dziwić, że tak to wygląda. I zdobędziemy... Yeah! Kurde, niestety tu chyba jeszcze padnę. Ona chce mnie? Ona chce mnie? Ona chce mnie? Jezu, ona chce mnie. Bez kitu. Jak ona odpali we mnie całe combo, to raczej jestem dead. Ale chyba gościu się nas faktycznie boi. Także zakończmy sobie tą gierkę. Jeszcze nie. Jeszcze nie kończymy, widzowie, giery. Jeszcze nie. Dobra, teraz moi skończą gierkę, także łącznie ze statystykami 13-5-4 kończymy to spotkanie. Także dziękuję za uwagę, przejdźmy do podsumowania. Podsumowując, moi drodzy, to piękne spotkanie. W niespełna 28 minut zakończyliśmy to ze statystykami 13-5-4, tak jak wcześniej wspomniałem. No damage'owo prezentujemy się całkiem dobrze. Dwukrotność naszego przeciwnika, w dodatku jeszcze bardzo dużo healing dana, przez co byliśmy w stanie nie tylko się utrzymywać przy życiu, ale również i sporo tankować, jak zresztą widzicie. Także pod takie zestawienie też wam polecam zagrać Nidalkę. Tutaj macie taką ściągawkę, jeżeli chcielibyście dowiedzieć się konkretnie, po co graliśmy. Także to byłoby na tyle. Subskrybujcie po więcej, lajkujcie materiał dla zasięgów oraz częściej wpadajcie na moje transmisje na żywo, gdzie nagrywam tego typu content. Do zobaczenia następnym razem. You.